Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie The London Case. Moi drodzy, znajdujemy się w kościele. Przeszukaliśmy sobie całą tą lokację w celu odnalezienia kota i udało się go zlokalizować w konfesjonale. Niestety na tą chwilę nie mamy prawdopodobnie jakiegoś przedmiotu, żeby go stamtąd wywabić. Dlatego wydaje mi się, że po prostu opuścimy sobie tą lokację i udamy się gdzieś dalej. Być może potrzebuje jakiegoś smakołyka, jakiegoś kawałka mięska. Coś takiego, nie wiem, tak mi się wydaje. Widzę, że mamy też nową lokację, biuro gazety. Na ulicy Teatru już byliśmy. Chodźmy zatem tutaj. Gentlemen, what can I do for you? I was hoping to speak with Mademoiselle Farquhar. I'm afraid she already has her hands full with the story. Unless you've come with a bigger one than what she's working on. Przynosimy straszną wiadomość o zabójstwie pewnej łowczyni z salonu z wyższych sfer. Perhaps another time, gentlemen. We really are very busy. W ogóle ich to nie interesuje, ale jaki temat mieliby do gazetki? Jaką by mieli sprzedaż? A? Przynosimy historię dotyczącą podejrzanego podpalenia. Perhaps another time, gentlemen. We really are very busy. Mamy skomplikowaną historię o fałszywych dziełach sztuki. Perhaps another time, gentlemen. We really are very busy. W ogóle go nic nie interesuje. I will not take up any more of your time. Czyli tam nie możemy się udać, nie możemy porozmawiać z panną Farquhar. Okej, no dobra. To chodźmy zatem na ulicę Teatru. No, z ludźmi nie porozmawiam raczej. A może tak gołębia złapać? Gdybym go złapał, no kot byłby na pewno zadowolony. Dobra, widzę, że dalej nie przejdę. Ale chętnie się udam do garderoby Betty. Bonjour, madame. Do you have a moment to... Has something happened? You bet something's happened! That slime bag! How dare he say my performance was mediocre! I'm sure he didn't mean... That's it! I give up! I'm done with this acting! With this city! Widzicie, co tutaj jest w trenie? Papuga. Koty lubią na pewno papugi. Jeszcze w takim kolorze. Take a deep breath. One man's opinion, and a wrong one at that, is not powerful enough to topple a career like yours. You're right. Let him think what he wants. I'm sorry. I'm an actress. It's my prerogative to be a little overdramatic. Very impressive, Monsieur Hastings. A position in negotiations would suit you well. Is there something I can help you both with? Gdzie pani była wczoraj wieczorem po gali? You do know what I do, don't you? I was on stage, performing in front of a packed house. I did not mean to. Zach, he was there. You two seemed pretty friendly. He'll tell you. So will that Russian lady from the gala. She was with him. Monsieur Demir and Mademoiselle Babania, together. Czy pani mąż też się zjawił? Oh, he's already seen it. I told him he didn't have to come. A supportive husband indeed. Yeah, real supportive. Gdzie jest teraz pani mąż? Your guess is as good as mine. It is most important that I speak with him. Then you've got a missing painting and a missing husband on your hands, because I haven't seen him. Obawiam się, że przynoszę niewesołe wieści. Look, I don't think I can take much more today. Mademoiselle Cot Smythe was found murdered last night. Okay. I thought perhaps the news would be a little more jarring. Oh, don't get me wrong. I don't really want to hear about anyone dying, but me and her... Well, there's no love lost. Madame Allen's nonchalant response has certainly caught me off guard. You have been most helpful. Dobra, co my tutaj mamy?
Brak nowych połączeń, ale mamy... Oglądała występ Betty. Mademoiselle Babanin oglądała występ Madame Allen w czasie morderstwa. Na scenie. Madame Allen była na scenie w czasie morderstwa. Oglądał występ Betty. Monsieur Demir oglądał występ Madame Allen w czasie morderstwa. Czyli mają alibi. Nie było ich tam. Ale no ta papuga mnie interesuje. Niestety widzę, że nie jest klikalna. A szkoda. No nie chciałbym, żeby kot ją zjadł, ale na przynętę jak najbardziej. Dobra. O, kosz na śmieci. Widzę podarty list, który wygląda interesująco, ale przecież nie mogę tu myszkować w obecności Madame Allen. Może byśmy mogli Madame Allen w jakiś sposób wyprosić na zewnątrz. Albo gdyby Hastings mógł się nią zająć. What do you need? Musimy coś omówić. Potrzebna mi pańska pomoc. That sounds rather ominous. I would not ask you to do something I would not consider doing myself. Only on this occasion it is I that must execute the other part of the plan. What do you need me to do? Madame Allen, you must hold her attention while I take the opportunity to look around. I certainly can. I'll appeal to her love of attention. Mrs. Allen, that photograph there, is that really you on a live film set? Dobra, Madame Allen jest zajęta. Porwany i wyrzucony list z przeprosinami od Johanna Christiansena. Odrobina szczęścia i mamy część adresu. Dodano przedmiot do ekwipunku. Być może jesteśmy o krok bliżej od ustalenia miejsca jego kryjówki. Podarty list z przeprosinami. No dobrze, świetnie. Czy coś jeszcze będę mógł tutaj zrobić? Chyba nie, bo nawet mnie nie chce przepuścić. Czyli tylko i wyłącznie mogłem zajrzeć do kosza na śmieci. No dobra. Chociaż z drugiej strony, poczekajcie, ja jeszcze wejdę na chwilę i spróbuję z nią porozmawiać na temat tego listu. O ile w ogóle będzie taka możliwość. You're just full of questions, aren't you? You have... Niestety nie. Ale wiem, że ten list będę mógł na czymś użyć. Pytanie teraz na czym? Klapa na całego. Dobra, mamy tutaj mnóstwo tekstu. Z nazwiskiem takim jak Betty Allen, figurującym na samej górze listy płac, można by oczekiwać, że pewien poziom profesjonalnego doświadczenia scenicznego wyprowadzi na szerokie wody nawet najnudniejsze przedstawienie. Niestety w tym przypadku pływano w krótko brodzącej się mieliźnie amatorskiej dramaturgii. Finalnie opadnięcie kurtyny oraz gwiazdy po drugiej stronie stawu zakończyło się owacjami na stojąco, łzami wdzięczności, ramieniem podłym, bukietem kwiatów i machnięciem, które mogłoby sugerować, że dała występ swojego życia. Jeżeli jej gra była na miarę aktorki spotkanej na ulicach East Endu, zasłużyła na oklaski. Przeciętny termin zwykle używany do pogardliwej oceny czyjegoś występu, ale w przypadku Betty Allen to najlepsze, na co można się zdobyć. Bez niewyobrażalnie katorniczego wsparcia doskonałej orkiestry towarzyszącej całe przedstawienie upadłoby pod ciężarem rosnącego ego pani Allen i nieuzasadnionych wysokich nut. Gazeta z nakówkiem Poseł zmienia partię wygląda na wywiad z naszym Monsieur Altzwurtem. Kometa Haleja wciąż zdumiewająca. Dla wielu kometa Haleja pojawia się i znikała. Jest jasna, błyszcząca smuga na niebie. Chwila piękna ponad warstwą szarych chmur wiszących nad stolicą kraju. Dla pozostałych obaliła ukochanego i potężnego monarchę. Pan A. Thompson. Lokalny rzeźnik dla mieszkańców Lambert. Kochany i ojciec i mąż. Podporucznik David Golding. Królewscy fizylierzy w Londynie. Zmarł na krztuciec w otoczeniu swoich dzieci, Henryka i Elizy oraz małżonki Eleonory. Zagubiona Magdalena. Dobra, dużo tekstu, nie będę teraz tego czytał. Oszczędzę sobie to. Bo mamy... Monsieur Demir miał rację, że ten człowiek robi spore zamieszanie na scenie politycznej. Dobra, o kim mamy tutaj mowę? Czcigodny Mortimer Ellsworth pochodzi z Surrey, gdzie lojalni wyborcy postrzegają jego kodeks moralny i etykę jako kontynuację znakomitej pracy jego ojca.
Podczas rozmowy po posiedzeniu w izbie powiedział: nie mogłem dłużej siedzieć bezczynnie i pozwolić puścić w zapomnienie tych, którzy są w rozpaczliwej sytuacji w naszych miastach. Mam wielki przywilej służenia dzieciom i obywatelom, a po prostu nie robimy wystarczająco dużo, dlatego byłem zmuszony dokonać zmiany. Dobra, gazety sobie przeczytaliśmy. Ale chyba to było tylko i wyłącznie jako taka ciekawostka. Bo nic się nie zmieniło, nic się nie dodało do mojego ekwipunku, chyba że będę mógł porozmawiać z Hastingsem i pojawią się jakieś nowe opcje dialogowe. What do you need? Merci. Jednak nie. Dobra, ale nie widzę tutaj nic, co byśmy mogli zabrać i pomóc w wybawieniu kota. Tutaj są jakieś okruszki, ale okruszki na nic mi się nie zdadzą. W porządku, chodźmy zatem do naszej mapki. Chętnie bym złożył wizytę temu Mortimerowi. Ale też się musimy zastanowić, w jaki sposób tamtą notatkę przeanalizować. What can I do for you, detective? Pański wywiad w siedzibie London Illustrated. Well, detective, this is a surprise. A surprise, monsieur? I wasn't expecting to be on the receiving end of an interrogation. I had nothing to do with the fire or her death. You are aware of Mademoiselle Cotsmith's demise? There isn't much in this city I don't know about. And for your little notepad, or wherever you're storing the facts, that report, Farquhar, she was in the office and can confirm I was there. It appears that Monsieur Aylesworth is more preoccupied with proving his innocence than showing any compassion for Mademoiselle Godsmite herself. I will not take up any more of your time. Okay. Czyli pozostaje mi tak naprawdę kościół biskupa Montjoya. W sumie tylko tyle, bo w gazecie się niczego nie dowiemy, nawet nie możemy się spotkać. Gentlemen, what can I do for you? I was hoping to speak with Mademoiselle. I'm afraid she. W takim razie informacje o tym, że czarująca Madame Allen zamierza porzucić scenę, chyba zniesiemy gdzieś indziej. Let's not be so hasty. That could be just what we need. Gentlemen, what can I do for you? This is your office. It's very impressive. Mademoiselle, would you have time to answer some questions? I don't really have time right now. Perhaps we can schedule... I assure you I shall remain focused and my questions relevant. Fine. Make it fast. W mieszkaniu na poddaszu Mademoiselle Cotsmith wybuchł pożar. Is she all right? I'm afraid not. Heavens, how awful. Did she have any close relatives? I do not believe so. And her parents have both passed also. She was the last remaining Cotsmith. A question I did not expect. Although at least she is showing some form of compassion for Mademoiselle Cotsmith's family, or lack thereof. A może to tylko i wyłącznie zasłona dymna? Jakie relacje łączyły panią ze zmarłą? I only met her recently in a professional capacity. What are they going to do with her exhibit? I cannot say, but... They may not be as forthcoming with her work now. I'm sorry, detective. I don't understand. Mademoiselle Cotsmith was behind the painting's disappearance, and a forgery was discovered in her apartment. So she stole the original and made a forgery? What heavens for? That we are still yet to learn. Obstawiam, że tak. Oryginał sprzedała, dostała kupę kasy, namalowała falsyfikat, żeby go w razie czego podmienić. Czy widziała pani Mademoiselle Cotsmith w pogali? Am I a suspect? We are just trying to gather all the information. Isn't that right, Poirot? Oui, that is correct. I'm sorry. It's just a lot to take in at once. I was working late into the evening yesterday. I had to get my article on the gala written. And the photographs, they had to be developed. There was probably someone still around in the office if you wanted to check. I'm sure you want to have every I dotted and T crossed. Monsieur Aylesworth pamięta, że widział panią w biurze. Really? I must have been so busy not to notice him.
At least you can be sure of where I was. Was there anyone else present? If Mr. Aylesworth was there, Nathaniel, my editor, must have been. It strikes me as rather strange that Mademoiselle does not recall seeing such an important figure in the office. But not everyone can be as observant as I. I shall speak with the editor, as he will be able to confirm the presence of both in the office. Merci, mademoiselle. That is all for now. Czy ja się będę mógł rozejrzeć po jej biurze? Coś sobie tutaj przeanalizować. Ewentualnie coś zabrać. Ale nie, widzę, że mogę wybrać jedynie szybką podróż. Z kosza na śmieci nic wyjąć nie mogę. Czyli co? Biuro Mortimera. W sumie ja chciałem tu przyjść, nie do końca. What can I do for you? I will not... To jak mam z nim porozmawiać? Bo kiedy klikam na schody, robi się szybka podróż. Mademoiselle Farquhar pracowała do późna w czasie morderstwa. Ustal adres Johanna. Sprawdź, by Bartolomeo wrócił do Horacego. Porozmawiaj z podejrzanymi. No właśnie, w jaki sposób ustalić adres? Oto jest pytanie. Podarty list z przeprosinami Johanna najwyraźniej nie była zainteresowana tym, co miał do powiedzenia. Tu widzę, że nic kliknąć nie mogę, tak? Tu też nie. Okej. Główna sala w muzeum. Ulica Teatra. Chodźmy do muzeum. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Na górę wejść się nie da. Obstawiam, że będę mógł się udać tylko i wyłącznie w jedno miejsce. Dokładnie tutaj, pracownia konserwatorska w muzeum. A tutaj będziemy mieli Evelyn. Znaczy, powinna być. Może coś będę mógł zabrać, czy będę mógł wywabić kota? Stół do konserwacji. Odkrycia 0 na 2. Aha. Na papierze znajdują się delikatne wgniecenia. Nawet mój nieskazitelny wzrok jest zbyt słaby, żeby cokolwiek odczytać. Książka o pigmentach do farb olejnych i sposobie ich wytwarzania. Lepsze winowajce po piętach. Dzbanek śmietanki. Może to wystarczy, żeby wywabić stamtąd Bartolomeo? Mam przynajmniej taką nadzieję. Tylko szczerze powiedziawszy, kotom nie powinno się dawać chyba śmietanki i mleka. A zwykłą wodę. Ale co ja tam się znam? Przynajmniej będziemy mieli jedno zadanko z głowy. Jakie to jest głupie, nie? Próbuję wyjść, a on wchodzi w... Horacego. A na montażu zauważyłem, że faktycznie tego kota tam widać. Taki rudy kotek.
Jeszcze wam go pokażę, zanim go wywabię. Wystarczająco duży otwór, w którym mógłbym się... A, nie mogę tego zrobić, okej. Wystarczająco duży otwór, w którym mógł się przycisnąć małe stworzenie. Być może dzbanek śmietanki do czegoś się przyda. Voila! Voila, o widzicie, rudy kotek. Albo, no, kotek. Your Grace, now that Bartholomew has been found, would you... As my way of thanks, I'll answer your questions. Zadanie wykonane. Tyle zachodu, aby odnaleźć kota, ale po poznaniu okoliczności jego ucieczki i ukrycia się, wyobrażam sobie, że nie chciał zostać odnaleziony przez swojego właściciela. Przynajmniej teraz biskup Mountjoy nie ma wymówki, aby zignorować moje pytania. Zadanie wykonane. A mogę go pogłaskać? Nie mogę. Szkoda. Very well. Get on with it. Co jego ekscelencja robił wczoraj wieczorem? I hope that comes from an inquisitive nature rather than a place of accusation. I was at a museum trustees meeting, trying to finally make a decision on that girl. You mean Mademoiselle Warbeck? Who else? She's running that museum into the ground. And following the meeting? I returned to the church to prepare for Compline prayers, although I don't think I was alone. You don't think? I got the feeling that someone had followed me from the museum. I never saw them, but I know what I felt. Jeżeli biskup ma rację, morderca mógł śledzić swoją następną ofiarę. Jakie relacje łączyły jego ekscelencję z Mademoiselle Courtsmith? None. I knew her merely by reputation, and a questionable one at that. Do you want to tell me what all these questions are about? Mademoiselle Courtsmith was murdered last night. If you plan on being the bearer of such news, perhaps you should think of going about it with a little more civility. How did the young girl die? There was a fire in her apartment. Although it wasn't the flames that took her life. Arson and poisoning. What is this world coming? Bishop Mountjoy claims he barely knew Mademoiselle Courtsmith, but still showed a level of empathy I was not expecting. But... Pokutująca Magdalena została znaleziona. Found it? Really? Oh, heavens be! The Lord has shown his will once more. I can only assume his delayed excitement came from being off guard. Unfortunately, I must turn his elation into disappointment. If your grace would allow me to finish. A forgery of it was found in Mademoiselle Courtsmith's apartment, but it was destroyed in the fire. She was the thief all along. Well, that just... A forgery? You mean she made a copy of it? It appears that way. I will rightly light a candle for her soul this evening. But that will not give her absolution from what she faces, kneeling before our Lord. Skoro biskup Mountjoy wyszedł, możemy przeprowadzić dogłębniejsze śledztwo w kościele. Dobra, ustal adres Johanna, porozmawiaj z podejrzanymi, znajdź sposób, aby odkryć, co zapisano w notatniku. No skoro mogę się rozejrzeć po kościele, to być może coś tutaj znajdę. Niewielkie pozostałości po świecy musiała się palić przez dłuższy czas. Może jest gdzieś jakieś archiwum albo coś, nie wiem. A może będę mógł zajrzeć do konfesjonału? Do tej dziurwy, gdzie kot tam siedział? Ale jednak nie. Może coś na ławkach leży, co będę mógł podnieść?
Albo jakiś obraz obejrzeć, przyjrzeć mu się? No nie wiem. W każdym razie muszę ustalić adres Johanna. Szczotka i szwelka. Zamięcione śmieci w szufelce wygląda na odłamek szkła. Biskup mądrzej musiał posprzątać po incydencie z kotem. Ale nie widzę nic konkretnego. Mocno wypalone świece. Ale w sumie w zadaniach nie mam nic, żebym coś w tym kościele znalazł. Znajdź sposób, aby odkryć, co zapisano w notatniku. Poczekajcie. W jaki sposób... Część wosku ze świecy zestygła się na podłodze. Dobry biskup na pewno nie będzie żywił urazy, jeśli to pożyczę. Coś zabrałem. Najbardziej królewski wśród kolorów. Znak godności królewskiej i bogactwa. Logiczne myślenie zawsze zwycięża. Coś trafiło do mojego ekwipunku. Podarty list najwyraźniej nie była zainteresowana. Okej. Węgiel drzewny. Czyli trafił do mojego ekwipunku węgiel drzewny. Z tym nie mogę tego użyć. Z tym również. Tu również. Dobra. Wychodzimy w takim razie z kościoła. Ulica Teatru, biuro gazety, główna sala w muzeum, biuro Mortimera. If you would be so kind. Merci, man. Brak nowych opcji dialogowych. What can I do for you, detective? I will not take up any more. O! I biuro... Aha, biuro zniknęło, bo my tam się aktualnie znajdujemy. To może coś jednak w muzeum znajdziemy. W sali konserwatorskiej. What do you need? What can... Biskup Mondjoy ma przekonujące alibi. Co potwierdza alibi biskupa Mondjoya podczas morderstwa? Świeca przy schodach została przewrócona. Horacy skłamał na temat miejsca rozbicia szkła. Mocno wypalone świece ołtarzowe. Ale wychodzi na to, że ja nie mam jeszcze dwóch dowodów, bo ja tu nie mogę nic z tym połączyć. What can I do for you?
Merci. Czyli wychodzi na to, że jeszcze w kościele coś muszę znaleźć. Okej. To za chwilę się tam udamy. Na papierze znajdują się delikatne wgniecenia. Nawet mój nieskazitelny wzrok jest zbyt słaby, żeby cokolwiek odczytać. Być może węgiel drzewny, który znalazłem, do czegoś się przyda. Najdroższy ojcze, zarząd nadal kwestionuje każdą moją decyzję, nie traktuje mnie jako równego członka ani kompetentnej kuratorki. Nie jestem pewna, jak długo jeszcze wytrzymam ten niekończący się potok zniewag. Zawsze uczułeś mnie, jak stać i stawiać czoła tym, którzy próbują zniweszyć twoje plany, ale jest to zadanie, z którym zmagam się sama. Przekaż mamie moją miłość. Bardzo za wami tęsknię, może w tym roku dołączycie do mnie na Boże Narodzenie w Londynie. Kocham, twoja Evi. It looks like she was telling the truth after all. About composing the letter, oui. But we cannot confirm where it was penned. What's all this other stuff? I don't think it's from the letter to her father. It seems we have stumbled across the names and addresses for the guests of the gala. Although they are not all legible. We have gathered all the information we can from the guests at the gala. Betty's husband, Mr. Christensen. Oui. We are now in possession of his address, where he is no doubt hiding like a frightened young boy avoiding his headmaster's ruler. Ta informacja jest zbyteczna, chyba że znajdziemy mapę, która pomoże nam odnaleźć tam drogę. Ale że co, że tutaj znajdziemy jakąś mapkę? No rozejrzeć się możemy, nie? Nie zaszkodzi. Porozmawiaj z podejrzanymi. Musiał udać jeszcze z powrotem do kościoła, bo wychodzi na to, że faktycznie wszystkie rzeczy tam nie zbadałem. Tylko co ja bym tu mógł jeszcze przeanalizować? Sztalugę przeanalizowaliśmy. Kota pogłaskać się nie da. Świece się przyglądaliśmy, woskowi się przyglądaliśmy. Ha. Kawałek szkła przy ołtarzu. Odłamek szkła znaleziony w pewnej odległości od miejsca zdarzenia. Dlaczego jest aż tutaj? Szczotce się przyglądaliśmy. Tej świecy kliknąć nie mogę. Może faktycznie na łapce jakiś element będzie klikalny. Ja tak między tymi ławkami nie chodziłem jeszcze. Ale nie. Chociaż z drugiej strony, czy mi to jest potrzebne do rozwiązania? What do you need? What can... Horat skłamał na temat miejsca rozbicia szkła. No, ewidentnie potrzebuję jeszcze dwóch dowodów. Żeby to rozwiązać. What can I do for you? Merci. Ale nie widzę nic w tym kościele, co bym mógł jeszcze obejrzeć. Chyba że gdzieś indziej się dowiem jeszcze jakichś rzeczy na jego temat. Ktoś coś mi powie, gdzieś coś usłyszę. Biuro gazety. Główna sala muzeum, biuro Mortimera.
If you would be so kind. Merci. Z panną Farquhar porozmawiać nie mogę. Obstawiam, że z Mortimerem to również. What can I do for you, detective? I will not take... Dlatego udam się na ulicę teatru i złożę wizytę pannie Betty. Gorzej, jak z nią też nie będę mógł porozmawiać. You're just full of questions, aren't you? You have... No nie mogę. Więc jest problem. W jaki sposób... A, mapka, tak? Znajdź jakąś mapkę. Gdzie bym mógł znaleźć mapę? Tutaj? Klapa na całego. Wiedziałem, że wiadomość o kradzieży trafi do czołówki gazet. Ma zbite lustro już. Nawet patrzeć chyba na siebie nie może, że to zrobiła. To jest też niedopracowane, nie? Że mimo tego, że wzięliśmy list ze śmietnika, to Poirot dalej komentuje, że coś tam jest, jakiś list. No dobra, słuchajcie moi drodzy, ja myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. No na pewno musimy znaleźć mapkę, żeby zlokalizować, gdzie znajduje się pan Christensen. Musimy przeszukać jeszcze coś prawdopodobnie w kościele, żeby przeanalizować do końca biskupa. No i tyle, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!